to już ten czas. Main event gali Bita Śmietanka 2. Za nami 9 emocjonujących pojedynków, ale creme de la creme dopiero teraz. Box del Contract Sion. No, dawaj, dawaj. Zaprośmy pierwszego zawodnika. Partiatics! Jest to dwumetrowy gladiator. Mistrz Śląska w MMA. Rasper, co ty i Boxdel! Baron Michał! Mistrz Śląska, no. Kurde, uważaj, się przestraszyłem trochę. Okej, okej. Oj, nie zerwali współpracy z nim? Z Pepe? Aha, dobra. Ostatnie słowa. Niech wygra lepszy. Ale słuchajcie, do tańca trzeba dwojga. Jego rywalem jest osoba, bez której nie byłoby nas w tym miejscu. Osoba, która wprowadziła słowo Zadymka Siusiu w inny wymiar. Jest to Zeju Bok Sejo! Trost. Coś tu nie gra. Ej, mała różnica wagi jest. Myślałem, że Bok Zel cięższy. Metry 92, ta, no. Dobra, panowie. Dawaj, zasady są znane. Pamiętajcie, clinch, przerywamy, jest stop, jest jasna komenda. Chyba box, nie? 3 minuty. Półtorej minuty. O kurde, za dużo. Pamiętajcie, czysta walka, fair play. Jesteśmy tu w szczytnym celu. Tak jest. Rozchodzimy się do swoich narożników na moją komendę. Zaczynamy, dobra? W szczytnym celu i będzie mord... Kurde. Czas gotowy? Spokojnie. Jo. Który jest czerwony, który nie Pago jest. Sędziuje? To nie jest Pago. Nie mów. Gotowy? Gotowy? Czas? Fight! Leciutko. Tak się biją. To jest warka warta milion złotych na FM? No, chyba więcej. A tutaj? No właśnie. I jeszcze ja to mogę streamować? W ogóle. Ty, ale Boxer się poprawił od tego, co kiedyś było. Jakiś komentator? Wczuj się, oglądaj po prostu. Cicho bądź. Ale tak no, lekko walczą, ale no tak zapowiadali, że będzie, nie? Ale Boxer nawet nieźle. Ja pamiętam, że on się tak dziwnie bił. Stop.
Bogzel się zaraz męczy? Nie no, chyba nic się trzyma. Bogzel od początku walki schudł już 3 kilo, ale co ty pieprzysz? Co ty mówisz? Jak jest? Fajnie. Fajnie, gladge. Pijemy. Lewy, prawy, lewy. On tutaj za nisko prawą rękę. On trupkę ładnie ustrzelił raz. Poczułem. Czasami jak mnie... Tak, cały trochę tam. Przestań, co ty piszesz, to bo... Ja wypuszczę go tak. I tam, że ten gdzieś ucieka, zachodzisz mu. On się będzie męczył dwa razy bardziej niż ty. Będzie no, ucieka, już jest lepiej niż Fabiański. Już jest mój dobrze. Zniszczyła wszystkie jego walki. Młodek? Nie, Gitesz. Kondycyjny? To, to. Dzwonimy sobie w drugiej i przyspieszymy w jak Bogzel po Viagrze? Co to ma znaczyć? Akcentu na któryś cios. Nie ma ciosu raczej. Dobra, zobaczmy, co się teraz będzie działo. O, więcej zadymy się tu chyba będzie. Bo to już druga runda, no. O! O! Zobaczymy, ty będzie knockout na tą słynną wątrobę? Tak jak mówili, że Sajo tak kogoś zakautował? Chyba trenera. Jak miejska legenda. No ale Sajo dobrze się napieprza. Takie opanowanie jest bardzo duże, nie? Oj, czaj mu się. Sierpy, sierpy. Takie. I masz go na siatkę. Takie. I tak na głowę. Góra, dół, góra, dół. Lewa, lewa chodzi. Takie. Wykrywaj na siatkę. Lewy się. Lewy się. Lewy się. To ładnie go obija. Siadają te hity. No a nie trochę tak. Ale Bogzel się słucha. Bogzel dwie koszulki, amortyzację ma? Ta no. Ale Bogzel nieźle się leje, kurde. A on wygrał ostatnią walkę jak z tym prezesem jakimś tam? Kiedy to było? Ta? Okej. Okay. Już
kciuchem do ściany dociskał. Zobacz. Ole dostał. My tak często z kolegami na menedżach się boksowaliśmy bez rękawic. Fajnie było. Widzę. No bardzo fajnie. No ale widać już na bokselu trochę. Fajna bitka. Fajnie wygląda. Fajnie wygląda. No to Aleksander dobrze się bije, on jest tak opanowany. Widać taką przepaść między tą walką a poprzednimi. Jestem ciekawy, z kim on się powinien być, żeby było wyzwanie. Przecież z Lisem to jest bez sensu. Tak, Lirial, no ale raczej boksem by przegrał, tak to i tak. Tak mi się wydaje. Norman Park. Ale zobacz, jak się odpalili w tej trzeciej rundzie, nice. Zobacz. Kurde. Jest ogień. Oj, oj, oj. Ale już które z kolei uderzenie to jest? W końcu poczuł tak mocniej. On go tam obijał przez dwie rundy. O, już Bogzel ten, odcinać go zaczyna, no. Ale Bogzel git, no. Nie, trzy rundy. Wleciał w dupę. Będzie bolało jutro Boksdela. Co się dziwić, dobrze mu idzie, to mistrz Śląska? No ta, no racja. O! Kurde, Boksdel jak się odpalił, ty! Nice! No ale nie ma bata, no przejął, wygrał. Na głowę! Tak, zaraz na trundę! 10 sekund! 10 sekund, Bioto! Zaraz na trundę! Dawaj, Biasku! Tak, dobra! Dobra!
Ja się mam bić z Rokiem Alone na trzeciej edycji. Wygrał RB czy Rybson. Zgadzać. Ej, dalej jest. Pada na presję. Każdą akcję kończę. Kurde, myślałem, że trzy rundy. Dobrze, zajebiście. Ono pada w ciebie. Pada w ciebie? Jak no limit? Szacun do niego. Nie, dwie rundy jeszcze, okej. Okay. Ej, to git! O kurde. Zabierają tenu dużo. Ej, ale Boxel serio kondycję ma dobrą. Zobacz to, w porównaniu do dzisiejszych kogokolwiek, nie? Wchodzisz teraz i no ten main event odstaje mocno od reszty walk. Ja pierdzielę. Ręce jego tu są tu. Ten lewy się też wchodzi. No też prawda, homo komandos. W tej walce jest 5 rund, widzowie. Nie mam pod to grafik, więc jak coś, teraz będzie czwarta runda. Tu jest 5 rund po 3 minuty. Ale nie mamy grafik na to. Gotowy? Gotowy? Do narożnika? Wróć. Wróć do narożnika. Fight! No też tak myślę o Gzakapiu. No ale Bogzel jak się zacznie odpalać, on jest dużo cięższy. Nadal trzeba pamiętać. Witam Anon, witam. No nieźle jestem, tu potem boxer się. Lewy sierp na głowę. Lewy na głowę. Myślałem, że to będzie bardziej jednostronne. A sorry Anon, sorry. Wybacz. Oj, oj, oj. No dają radę obaj, nice. Dzięki, dzięki. Pozdrawiam. Ponieważ jest potężna. Dziękuję bardzo. Stop. Rozpierdolisz mu nocy, nocy z go. Co robimy? O kurde, o kurde. Dobra, że się, baka. Ja pierdziele ty, oni mieli się sparować tylko. Oj, 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 oj. Oj, Boxel wygląda konkretnie. Czas, walka, dawaj. Dawaj, 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 końcóweczka. Końcóweczka, dawaj. Na blisko. Dawaj, dawaj, na blisko. Tak, popra. Popra, popra, wysoko ręce. Nie no, chyba będzie koniec w tej rundzie. Czy nie? No zobacz, 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 zobacz. Nie no, nie, nie, nie. Już ciężko, już ciężko. Dobra, wracimy. Ładnie się jadę. Piękna sprawa. Moja walka z Amon-Ra. Kto to jest Amon-Ra? Taki gość? To była czwarta runda, jeszcze jedna. Zbierali energię jak w Dragon Ballu. Ty kurwa medyk, chodź tam. Ostatnia runda, kurwa, teraz na maksa. Okej?
Ostatnia runda. Kurde, ale kondycje mają niezłą. No ma, chodziłaś, tak? Znaczy, bardzo dobrze nawet. Wygrywasz. Zobacz, której dziurki macie. To były 4 rundy, po 3 minuty. Fajem MMA ludzie po jednej rundzie dwuminutowej umierają. Okej, okej. Ma lepszy tlen. Trzeba mi 10 kilo zlecieć jeszcze. Dasz radę, ostatnia runda. Jest z prawej leci, tak? Tak. Co wy gadacie? Kurde, niezła walka wieczorem, serio, dupa. Dopieprzona konkretnie, naprawdę. Darmowa hala, o co tu chodzi? To jakaś symulacja. A na fejm Kizo Arab, XD. Albo Fabiański. Dziękujemy Merganie za wpłatę 17 tysięcy złotych na zbiórkę na się pomaga. No way. Do narożnika, do narożnika, do narożnika. Gotowy, gotowy. Walka. Bo w tym jeszcze ma siłę. Jo pierdziele, to miał być sparring, panowie. Jezus. Ty po tej walce ludzie się będą bali z Ksają bić na fame. No nie ma bata. A bokser chyba zaraz poleci. Tam, to widzisz. O Jezus Maria. I Diz się chciał być Ksajo? No bez sensu to chyba ten Diz. Już nawet nie ma... Znaczy możemy obejrzeć jak go zmiażdży Ksajo, ale to... W sumie oglądacie jak Diz dostaje, to nawet fajne. Kurde! Boxdel! Ja pierdzielę, co się dzieje? Ej, trzymaj się! Co ty się... Do swojego, do narodnika neutralnego. 6, 7, 8, 9, 10, 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
ty, nie wierzę w to. O ja pierdolę. Ciężko. Kurwa, ciężko jak stan, to już zemdleje. No ale różnica gigantyczna wagi była, te ciosy były bardzo silne. Napierdałeś się jak pewnie drodze, to go ładnie rozbiłeś. To była piąta runda. Chcesz coś? Daj mu wody. Nie no, szczerze, ty jesteś lepszy w walk ogólnie w Krita. To był main event. Przypomnij sobie main event, który oddał Fame. Przypomnij sobie, kiedy to było? Ostatnia runda. Kiedy to było? Nie pamiętam, że nie. Kiedy? Tak, forma mistrzów. Kurwa, Maś. Fabiański gola? Fabiański nosze chyba. Ale ja dobrze się czuję. Jest okej? Skąd ty wziąłeś siłę, kurwa? Nie, no ładne. Nie, no walka za rumbista, naprawdę nie mogę uwierzyć. Ale... Boże. To jest jakiś błąd symulacji. Zżygam się, kurwa, do... Nie, no konkretnie mi się trzęsło w głowie. Ciekawy by czy na punkty by Ksajo wygrał. Jakby wytrzymał 10 sekund, czy nie? Co? No pod koniec tylko. Powiedzą o punktach? Chociaż tu punkty też liczone są trochę na oko. Jakbyś nie jarał cały wieczór. Dobra, jeszcze werdy, dawajcie, wstajemy. No. 3-2 na punkty, no też tak mi się wydają. Ale dobra waleczka, ja pierdzielę, nie mogę. Zwycięzcą pojedynku Michał Baron Boxdel przez knockout. Brawo. Ja pierdzielę, jakie oro. Dobrze, fuj, dawaj jeszcze potę. Robimy. Zrób fajne. Robię fajne, kurwa. Kurwa, jeszcze telefon zaczął, telefon. Ty, ale to jest popieprzone. Darmowa gala. Wszystkim pozdrowienia tak od... i zdrówka życzę od Boxiego. Pozdro, byczki. Sorry dla ludzi, co przegrali kupon, a ci, co wygrali, ty mogę, dzięki za nie wiem. Zaufanie. Też tak myślałem, że... sobie Boxdel? Kurwa, powiem ci, że jak już sam nie miałem siły, to już czułem chuj. Ja ten pod koniec sam na siatce, no to już... Jak wiesz, jak już nie masz siły nawet sztywnego karku trzymać, tak ci lata łeb, no to już wtedy to czuć. To ale było włączone w Uramusa, stary, prawie w całym pojedynku, bo dużo bił, ale wytrzymywałeś. 30 sekund tylko zostało, nie chciałeś stać? Wiesz co, widziałem, że i tak raczej jest do tyłu, a z tego co widziałem, jest nie było mnie? Więcej. A to taka kalkulacja poszła. Już mi się nie chciało wstawać, bo wiedziałem, że jak jeszcze wytrwam te 30 sekund, to już kurwa będzie szpital pewnie po wejściu ze tego. Słuchaj, jest zebrane prawie 150 tysięcy, stary. Także chyba, słuchajcie, serduszka na czacie, widzowie. Czarek, bo 300 to, że coś. Były fajne pojedynki, ale czy 200? Zaraz policzymy. Taka kwota, nie? No kurwa, dziękujemy wam bardzo, co mogę i powiedzieć. I wpłacimy też od nas. Super, że się udało w sumie. Pierwszy raz biorę w takim udział. Boxdel, chodź na chwilę. Piękne. Kurwa, kupa kasy, nie? Kupa kasy. Super, że się udało. Szacun, szacun. 300k, tak. Mocno tak. Bije, tak, jest przede wszystkim. No i poszło na dobry cel przede wszystkim. Ty, no ty wyglądasz gorzej ogólnie, nie? No ja wyglądam gorzej. Ujej, się obijać trochę, coś tam ładowałem. Ja tylko z mojej strony chcę powiedzieć, że Ksajo to bez lizania dupy dobry zawodnik. No na pewno masz bazę dobrą. Wychodzi na to, że lepszy, no. Dziękuję, byku. I ten, i jeszcze ze swojej strony 40 tysięcy chcę dać właśnie tak jak obiecałem na charity z własnej kieszeni. Robiliśmy tu fajną, dobrą rzecz. No i tyle ode mnie, no. Fajna walka. Idę na afterek, napiję się piwka. Ciężkich alkoholi już nie chleję. Jeszcze... I jebać dragi. Jeszcze prezent, czekaj. Prezent do Mikołaja, już wiesz, Mikołaja. Co dostali? No i dla prezesa. Co dostali?
poukłada no, sobie. Wiem, czy się to jest poczuć w końcu, nie? Przecież po takich bombach mogą być problemy. Opierdolić paluszka i chowaj. No może, może następną edycję przegrani zostaną potraktowani lepiej, nie? Dzięki panowie. Wiem, jak to było. Dobra, jeszcze zdjęcie z sędzią narażnikiem tak. Punktowym. Kop należącego. Dawajcie, dawajcie, narażnik. Chodźcie, wszyscy całe zrobią. Co, będziemy nie kończyć z teama, nie? Pewnie. No to może już tak, co? Nie, piękna no, gala, co? Boże. Zapierdolić jakoś miło. Ja nie robię zdjęcia. Tak po zdjęciu. Screena trzeba będzie. Zejku, co? Ja sobie wrzucę na Insta te zdjęcie nasze. Jasne, trzymaj się. Ja zaraz idę tam do ciebie. 15% baterii, zdążysz. Zdążę. Co widzowie? Druga edycja Bitej Śmietanki dobiegła końca. Staraliśmy się, żeby była lepsza niż poprzednia. Także też mamy nadzieję. Jezu, no piękna wszyscy, gala. Podobała wam się bardziej niż poprzednia. Ale mniej niż następna, bo zakładam, że takową planujemy. Bo jakby cel został wypełniony. Choćby się kurwa nikt nie śmielił oczekiwać tak dużej kwoty, za co wam dziękujemy. Widzów też na pewno było w pizdeczkę, chociaż nie patrzyłem. Także super. No nie będę dziękował każdemu osobno. No ja raczej też wszystkich mogliście przez cały ten czas uczestniczących i zaangażowanych. Nie śmiej się z Meduzy, no. Cała ekipa, każdy płaca ile chce. Wszyscy zawodnicy, WK. Dzięki Duduś. Hubert. No wszystkim generalnie bardzo dziękuję. Dziękuję wam za oglądanie. To my dziękujemy. Chyba bez dłuższego, że tak powiem, pierdolenia. No jeszcze mamy coś przygotowane, coś, nie? Mamy coś przygotowane. Dzięki koala. No to dobra. No to ale to na sam koniec? No. A, no dobra, no to się pożegnam tylko. To a co jest? A reklamy? Zapraszam na już ostatnią przerwę reklamową. Ślicznie dziękuję w imieniu wszystkich. Znowu, jeszcze raz mam nadzieję, że się podobało. Naprawdę to jest aż no nie do wierzania. Jak dobra była ta gala za darmo, jeszcze mogłem to streamować na Visa. Coś jakieś nieporozumienie to jest. Dobra, trzeba tak. Ile tam jest? Ile tam jest? Ile ja mówiłem, że było? 340? Dobra, widzowie, od siebie dorzucę. Do 501 dobijemy, żeby meduskę. I co? I wpłacimy i tego. To my, widzowie, uzbieraliśmy. Ja i wy. Serduszko dla was, piękna gala, wspieramy jak możemy, tak? Każda złotówka się liczy, macie sami jeszcze ochotę po streamie coś wpłacić, to zapraszam. Dziękuję bardzo za wpłaty, dziękuję za też i dla Ksajo i dla twórców Bitej Świetalki, że mogliśmy to streamować. Bo piękne wydarzenie, mam nadzieję, że dalej tak będzie, ale ciężko powiedzieć, bo tam było z 200 tysięcy ludzi to oglądało łącznie. Ciężko powiedzieć, czy następna gala też będzie możliwa do retransmisji, ale dziękuję bardzo za pozwolenie, bo się to pięknie oglądało. Ty, naprawdę, jak ja sobie pomyślę, ja nie oglądałem już iluś gal z rzędu Fame, bo mnie to zaczęło tak nudzić, te freak fighty i te udawane wyzywanie się na konferencjach. A tutaj da się bez ciężkiej patologii zrobić piękną rzecz. I ogląda to bardzo dużo ludzi. Wiadomo, że za darmo, więc troszeczkę coś innego, ale mimo wszystko, no. Wydaje mi się, że Fame bardziej jest reklamowane, więc też tam jest więcej, no ale coś pięknego. Blank Beats Production. Huzaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę!